Czwarta edycja Festiwalu Podróżniczego Za Horyzontem w Miejskim Domu Kultury. Kolejny prelegent pierwszego dnia, Bartek Kosumek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, w świat Ameryki zajrzymy przynajmniej jednym okiem, ponieważ prelekcja Bartka dotyczyła Stanów Zjednoczonych, aż się przypomina piosenka Stany, Stany, Hajowa jazda, którą mu Munich śpiewał, i rzeczywiście jazda jest hajowa? Jest naprawdę konkret. Jest dużo, bardzo dużo kolorów i naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Mnie się bardzo podobało to, co zrobiłeś przed chwilą w sali widowiskowej, bo jak gdyby troszeczkę złamałeś stereotyp związany z finansami. Jeżeli mógłbyś powiedzieć tak pokrótce, jak to się robi, żeby za małe pieniądze jednak ten przepiękny kraj zwiedzić? No, dzisiejsze czasy, przede wszystkim internet, to jest taka siła, jeśli chodzi o tą branżę turystyczną, która daje nam szansę znalezienia tanich lotów, bo mnóstwo jest wyszukiwarek, które proponują naprawdę w bardzo tanich kwotach możliwość właśnie wyjazdu do Stanów. Lotów. To jest, drodzy Państwo, kwota rzędu około 1000 zł w obydwie strony. Często nawet można upolować jeszcze tańsze propozycje. Ja zawsze starałem się znaleźć taką propozycję, gdzie doleciałem do miasta A, czyli na przykład do Nowego Jorku, a podczas mojego pierwszego tripu wracałem z Florydy, z Miami. Więc to dawało mi większą możliwość zwiedzenia terenu. A jednocześnie też, no, myślę, że pod kątem finansowym, bo spanie również w hostelach, tutaj też bardzo ważna rzecz, czyli z jednej strony tanie wyszukiwanie lotów i tanie loty. Dodam, że te tanie loty za ocean wcale nie są niebezpieczne, bo one są bezpieczne, ponieważ je obsługują te największe linie lotnicze świata i po prostu w momencie, kiedy dana linia, czyli dany czas w danym miesiącu nie ma zbyt dużego wzięcia pod kątem właśnie sprzedaży biletów, oni wtedy wypuszczają pasmo tanich biletów, aby wypełnić te miejsca brakujące w samolocie, aby samolot po prostu nie leciał pusty do danego miejsca, bo wtedy dla nich jest to nieopłacalne. Ale czy ty rezerwujesz te bilety, to znaczy, dobra, jest poniedziałek i wylot jest w środę, i czy to jest z wyprzedzeniem? Jak to wygląda? To wygląda różnie. W przypadku tych dalekich lotów, to zawsze te propozycje, jeśli chodzi o loty, są w okresie, to jest z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem. Zazwyczaj pod koniec roku te linie organizują różnego rodzaju propozycje, jeśli chodzi o właśnie te wyjazdy tanie. Propozycje związane z końcem roku i zamknięciem roku i wyrobieniem norm. Dlatego też rzucają też pasmo tych tanich biletów, które warto po prostu wtedy kupować. Nowy Jork, miasto filmów, tak? Miasto filmów, 250 filmów rocznie kręconych. Zresztą na każdym momencie, gdzie jesteś, to masz wrażenie, to film Kevin Sam w Nowym Jorku, to pokojówka na Manhattanie, to Godzilla. Więc gdzie się nie przemieszczasz, to Wilk z Wall Street. Mnóstwo propozycji i tak naprawdę podróżujesz, wiedząc, że ja już tutaj byłem, tylko z tej drugiej strony. Bartek, jest taki jak gdyby, no nie byłem, więc dlatego chciałbym zweryfikować, czy rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest tak dużo bardzo otyłych ludzi na ulicach, że to widać, że tam ten fast food... Jest tym problem, jest fast food, tak. I nawet wiesz, takie najlepsze porównanie jest rzecz następującą. Kiedy widzisz otyłą osobę, zazwyczaj to są kobiety, i kiedy ona idzie i trzyma w ręku dwa hamburgery i Cola Light. Wiesz, i masz to porównanie, czy oni uważają, że te produkty light dla nich są bezpieczne. To nie jest prawda, bo to jest po prostu cukier. Więc fakt, ja w Ameryce, tutaj u nas, jeśli chodzi o Polskę, tego nie widzę, natomiast tam naprawdę to widać, że ta otyłość jest bardzo duża i te kobiety, które są otyłe, niestety z tym nic nie robią, bo one tak naprawdę myśląc, że piją Cola Light, że sobie robią dobrze, pod kątem zdrowotnym oczywiście, no są w błędzie, bo tak naprawdę dostarczają cukier i nadal mają z tym problem. Już tak na koniec, bo nie chcemy specjalnie rozwodzić, bo nasz rozmówca się trochę spieszy, a przed chwilą zakończył. Jakaś anegdota z Stanów Zjednoczonych dla Ciebie?
taka, którą zapamiętałeś, chciałbyś sprzedać? Wiesz co, anegdot jest bardzo dużo związanych z podróżowaniem. Jedną z takich anegdot odnośnie właśnie tej propozycji, o której mówisz, dotyczącej właśnie tej otyłości. Pamiętam, że w momencie, kiedy leciałem z Nowego Jorku do Miami, podeszła do mnie pani i poprosiła mnie o zmianę miejsca. Ja zapytałem się dlaczego. Ona mówi, ponieważ koło pana, za panem siedzi bardzo otyła pani i jest przeciążenie samolotu i musimy po prostu przesadzić pasażerów, aby wyrównać. Naprawdę, takie sytuacje się zdarzają. Nie ukrywam, że na początku ogarnął mnie śmiech, ale później fakt, obejrzałem się do tyłu i była taka sytuacja. Więc... że trzeba było zmienić miejsce. Więc starali się delikatnie nie przeprosić tej pani, aby na przykład ona mi później wytoczyła procesu, tylko starali się ludzi dookoła przenieść w ten sposób, żeby ten samolot miał równe obciążenie. Dobrze, jeszcze czarny poniedziałek? Czarny piątek. Piątek. Świetna propozycja dla tych, którzy chcą kupić sobie tanio sprzęt, markowe ubrania, warto jechać, to jest poświęcie dziękczynienia. Pierwszy piątek, kiedy propozycja jest tego wejścia w okres świąteczny i wtedy są bardzo duże przeceny, nawet o 70%. Sprzętu? Również. Super. Dobrze, proszę Państwa, w amerykańskim telegraficznym skrócie moim rozmówcą był podróżnik, notabene były urzędnik miasta, ale to tak w plotkarskim świecie Państwu powiem, bo już nie jest, Bartek Osumek. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. No, kłaniam się.